Szanowni Państwo, wybaczcie, postanowiliśmy jeszcze raz się z Państwem spotkać, tak żeby odnieść się w formie stanowiska SLD do dymisji ministra Klicha, a także do rekomendacji pana premiera, nowego ministra obrony narodowej, pana Tomasza Siemoniaka, a także dla dalszych konsekwencji, bo sprawę SLD jeszcze uważa za niezakończoną. Bardzo proszę, oddaję głos pan przewodniczący Stanisław Wziątek. Dobrze się stało, że pan minister Bogdan Klich podał się do dymisji. Szkoda, że podał się do tej dymisji tak późno. Jego dymisja była oczekiwana i miałaby najgłębszy sens przede wszystkim wtedy, kiedy wydarzyła się ta katastrofa. Już po tej katastrofie do dymisji powinien się podać. Powinien się podać w drugim terminie, jeśli nie zrobił tego wcześniej, a mianowicie wtedy, kiedy poznał szczegóły zawarte w raporcie Komisji Millera. Dzisiaj pan premier wyraźnie powiedział, że minister Miller był pierwszą osobą, która tuż po nim zapoznała się z tym raportem. A więc już miesiąc temu mógł wyciągnąć wnioski z tego raportu i mógł podać się do dymisji. Nasze zaniepokojenie budzi jednak fakt, że pan premier proponuje, aby obowiązki nowego ministra obrony narodowej przejął pan Tomasz Siemoniak. Pan Tomasz Siemoniak jest osobą, która nie ma żadnego doświadczenia wojskowego, która z wojskiem nie miała nic wspólnego. Może jest znawcą mediów i znawcą problematyki PR-owskiej, znawcą umiejętnego kreowania wizerunku. I to jest, wydaje nam się, filozofia, na której chce oprzeć dalsze funkcjonowanie MON-u pan premier. Ale to jest filozofia zabójcza dla MON-u, dla atmosfery, jaka panuje w Wojsku Polskim. W wojsku są nabrzmiałe problemy, które nie są rozwiązane. Atmosfera i odejścia z wojska powodują, że niestety nie przekłada się to na naszą skuteczność bojową, na skuteczność realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem naszego kraju. To oznacza, że przez te najbliższe miesiące do wyborów ta atmosfera fatalna w wojsku, fatalna wśród żołnierzy, będzie się tylko pogłębiała. To jest, panie premierze, zła decyzja. Ta decyzja nie rozwiąże problemów, którymi żyje całe środowisko wojskowe. Dziękuję bardzo. I pan marszałek Wenderlich o dalszych konsekwencjach, które powinny nastąpić. Bardzo proszę. Są jeszcze pytania, na które nie udzielono odpowiedzi. Wierzymy, że one zostaną udzielone. Wciąż mało czytelne jest, dlaczego raport został ogłoszony teraz. Mógł być jednak trochę wcześniej. Ten czas, ta przestrzeń czasu od wcześniejszej deklaracji pana premiera o tym, że raport będzie w lutym, do dzisiaj wypełniona była szumem informacyjnym, wypełniona była nieprawdą. Więc można odnosić wrażenie, że właśnie tym szumem informacyjnym próbowano być może oczernić osoby niewinne, być może wskazać na takie przypadki, które wiązały się z katastrofą, które dziś nie znajdują potwierdzenia w tym raporcie. Więc pytanie, dlaczego tak późno i dlaczego w tej przestrzeni pomiędzy lutym a teraz ten szum informacyjny kierował tropy w fałszywym kierunku, na tę odpowiedź wciąż czekamy. Gdy idzie o nowego ministra obrony narodowej, pan przewodniczący Stanisław Wziątek podkreślił rzeczywiście brak doświadczenia w obszarze tego resortu pana Tomasza Siemoniaka. Ja nie chciałbym lekceważyć jego doświadczenia i jego wykształcenia. Z całą pewnością jest to osoba bardzo kompetentna, gdy idzie o media, ale gdy idzie o Ministerstwo Obrony Narodowej, tam zaledwie pan Tomasz Siemoniak przygotowywał prasówki. I to kwalifikacja stanowczo niewystarczająca. Można więc powiedzieć, że rząd chce ten czas do wyborów w Ministerstwie Obrony Narodowej przetrwać wizerunkowo, przetrwać PR-owsko
i raczej nie widać tutaj intencji przez brak kompetencji pana Siemoniaka do tego, żeby naprawiać, do tego, żeby modernizować. I ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć, wciąż nie ma odpowiedzi na pytanie, co zrobił minister spraw zagranicznych pan Radosław Sikorski z listem, który otrzymał od ambasadora Polski w Moskwie, w którym jasno, czytelnie i precyzyjnie ambasador Polski w Moskwie informował, że lotnisko jest wyłączone, nie jest przygotowane do przejmowania samolotów. I gdyby nie zlekceważono polskiego ambasadora w Moskwie i gdyby minister spraw zagranicznych tę informację wykorzystał profesjonalnie, być może nie byłoby ani lotu na tak niebezpieczny obszar i nie byłoby tego nieszczęścia, które jest dziś przedmiotem tylu rozterek. Między innymi o czasie publikacji raportu pan przewodniczący Marek Wikiński. Z minuty na minutę bliżej poznajemy treść raportu Komisji Ministra Millera. I coraz więcej rodzi się wątpliwości i więcej pytań. 28 czerwca zelektryzowała nas informacja, że premier polskiego rządu Donald Tusk jako pierwsza osoba w państwie ma końcowy raport ministra Millera. I wtedy premier polskiego rządu powiedział, że niezwłocznie zostanie ten raport przekazany polskiej opinii publicznej. Po czym za chwilę dowiedzieliśmy się, że przed tą prezentacją raport musi być przetłumaczony na dwa języki, na język rosyjski, na język angielski. A dzisiaj na pierwszej stronie raportu Komisji Ministra Millera czytamy, że raport został sporządzony w języku polskim. Kropka. Inne wersje językowe przygotowane zostały w celach informacyjnych. Dzisiaj na pytanie dziennikarzy pan premier nawet nie wiedział, czy raport został przekazany stronie rosyjskiej. Pytamy publicznie w związku z tym, że 34-osobowa komisja podpisała się pod raportem 25 lipca. Co się działo między 28 czerwca a 25 lipca? Czy wbrew temu, co mówił Donald Tusk, że nie zostanie zmieniony nawet przecinek, został zmieniony raport tak, aby wybielić najbliższego współpracownika premiera, szefa jego kancelarii, pana ministra Tomasza Rabskiego, który, jak twierdzi Donald Tusk, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przygotowanie feralnego lotu do Smoleńska. Strona 80 raportu, w której dowiadujemy się, że ze spotkania pomiędzy szefem kancelarii premiera Donalda Tuska, a zastępcą szefa administracji premiera Federacji Rosyjskiej, pana premiera Władimira Putina, nie została przekazana notatka dla komisji badającej przyczyny tej straszliwej katastrofy. Dzisiaj mieliśmy konsultację z byłym szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, panem ministrem Markiem Wagnerem, który powiedział, że zawsze z tej rangi spotkań musiała być przygotowana notatka służbowa i protokół z takiego spotkania. W związku z powyższym wzywamy pana premiera do odtajnienia notatki, która była sporządzona 13 marca 2010 roku w Moskwie, a dotyczyła wizyty najważniejszych osób państwa polskiego w Federacji Rosyjskiej. Inaczej, panie premierze, pozostanie wrażenie, że łamie pan pierwsze przykazanie Donalda Tuska, że wszystkie procedury były jawne. Dla tej jawności potrzebna jest wiedza, o czym rozmawiał szef pana kancelarii 13 marca w Moskwie.